miejscu naszego klienta, który jakiś czas temu kupił w naszym sklepie szklarnię. I teraz poproszę trochę opowiedzieć o sobie. Dzień dobry, jestem Adam. Jestem użytkownikiem od roku tej działki i postanowiłem na wiosnę tego roku nabyć szklarnię, no ponieważ pomidory pod chmurką to nie jest właściwy wybór, ponieważ nie udadzą się wtedy. No i głównie dla pomidorów nabyłem taką szklarnię, było wiele ofert, ale ta wydała mi się taka najbardziej tradycyjną szklarnią, nieskomplikowaną, taką lekką, delikatną i o to mi chodziło. I naprawdę jestem bardzo, bardzo zadowolony z tej szklarni, ponieważ spełniła w zupełności moje oczekiwania. Przy tym bardzo łatwo się montuje i jestem bardzo zadowolony i również innym to polecam. Tak, żeby ten poliwęglan był ten grubszy, czwórka, nie trójka. Co do reszty, no to raczej aż takich wymagań nie miałem. No i oczywiście trzeba pamiętać również o przytwierdzeniu tej szklarni. Ja wbiłem takie kątowniki i przywiązałem u dołu do tych kątowników w czterech rogach tą szklarnię. Jestem bezpieczny, że będzie na miejscu stała każdego dnia. Zaraz zobaczymy trochę bliżej, jak to wygląda, ten montaż, więc idziemy. Proszę pana trochę opowiedzieć o tym montażu. W jaki sposób to pan zrobił? Może jakieś są tajemnice, żeby to szybciej zrobić? Albo nie wiem, no co jakieś porady potrzebujemy dla naszych klientów? Porady są, bardzo fajnie napisana instrukcja, wystarczy po kolei, no najpierw w całości ją polecam przeczytać i później po kolei robić według instrukcji, no i troszkę trzeba troszeczkę mieć wyobraźni, mi o tyle było łatwiej to, ponieważ kończyłem technikum mechaniczne, no i później jestem z zawodu inżynierem, no już emerytowanym, także dla mnie nie stanowiło to żadnego problemu, było łatwo, przyjemnie i bez żadnych problemów. Tak? Dokładnie. Jeżeli ktoś ma jakieś problemy, to najlepiej poprosić jakiegoś znajomego, kto ma doświadczenie z jakąś techniką, chociażby z budową samochodu czy czymkolwiek, i bez problemu pomoże, nie ma problemu. Albo w każdej chwili można zadzwonić, napisać do nas, na pewno coś wymyślimy. O, dokładnie. To może teraz trochę nam pan opowie o swoich warzywach, nie wiem, owocach, co tam rośnie, zaraz zobaczymy. Jakie są tajemnice co do tego, żeby lepiej rosły, tak, żeby to wyglądało fajnie, bo to również jest ważne. Więc bardzo proszę, zdradzić nam te wszystkie tajemnice. No, wszystkich tajemnic to raczej nie zdradzę, bo byśmy tu musieli do wieczora siedzieć. Ale no, najważniejsze rzeczy no, to pielęgnacja, czyli podlewanie. Oczywiście nie podlewanie zimną wodą, załóżmy szlauchem i tak dalej. Ja mam wannę, jak temperatura tej wody się ustabilizuje do temperatury otoczenia, no to wtedy konoweczką podlewam. Aczkolwiek mam tutaj w projekcie zastosować podlewanie z takiego baniaczka i nawodnienie poprzez węże, tam skraplacze i tak dalej. W tym roku już nie zdążyłem tego zrobić, ale w następnym na pewno to zrobię. Że będzie to podlewanie, oczywiście baniaczek też nie prosto ze szlaucha, tylko będzie najpierw ta woda podgrzana i dopiero doprowadzona do warzyw. To jest ważne. Tak, no i no, podstawowa pielęgnacja, no to te z pomidorów, te dzikie takie odrosty trzeba usuwać. Przy ogórkach nie ma problemów, tam z tyłu jeszcze są selery, pory, ale zasłonięte na razie przez ogórki, no ale ogórki się skończą, będzie widać.
ale spróbujemy zaraz. Ale regularne podlewanie to jest podstawa i lepiej jest rzadziej podlewać, a troszeczkę bardziej obficie, niż co parę minut latać i po troszeczku podlewać, to nie jest dobra metoda, tylko wystarczy raz, dwa razy dziennie, jak są takie upały czy coś. I oczywiście najlepiej nie podlewać tego w południe, tylko albo rano, albo wieczorem. Szczególnie chyba wydaje mi się, te poranne podlewanie jest lepsze, skuteczniejsze. Jak to. Tak? A dlaczego? Jak pan może wie? Bo to jest ciekawe. Tak z obserwacji, poza tym się troszkę tym interesuje i wielu, wielu fachowców z tej dziedziny mówiło, że lepiej jest to rano. Tą wilgoć, że jak się podleje, ta woda tak szybko nie tego. No tak. Poza tym przy podlewaniu, jak leży ogórek, to polewamy po nim. Tutaj podlewamy tylko same końcówki od dołu. To jest wiele, wiele zalet, także ja od wielu lat już na tamtej działce też o tą konstrukcję tylko przenoszę i stawiam i super. Tylko, że naprawdę tam nie ogórków nie było aż ponad tą konstrukcję, aż tak bardzo poszło. Dobrze, to idziemy do środka. Coś może tam nam się pojawi. O, tam są takie czerwone pomidorki, można pokazać. Pomidorki, ogórki. Ważne jest, żeby szczególnie w szklarni zwabić owady do zapylania. I są takie naturalne preparaty, które można nabyć w sklepach ogrodniczych. I naprawdę, bo ja przez tydzień czekałem, kwiaty były, a nic z tego nie było. I dopiero wpadłem na taki pomysł, żeby zwabić te owady od tamtych owadów, bo chemia to wszystko niszczy, ale jak się zwabi, to bez problemu, dokładnie. A wcześniej tego nie było, tak? No, wcześniej nie było takich problemów, tak. Teraz.